Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie dosyć istotny koncept, tak naprawdę bardzo ważny, centralny, można powiedzieć, koncept, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, o paradygmat, o kwestię wyzwolenia od programowania społecznego i budowanie zdrowego poczucia wartości i pewności siebie. Otóż jest to koncept, który nazwałem macierzą akceptacji świadomości. Podobne koncepty się mogą znajdować w różnych książkach, które czytaliście. Ja bynajmniej nie czuję się autorem tego, w sensie osobą, która to wymyśliła. Natomiast też nie jestem w stanie powiedzieć, jakąś konkretną książkę tam Wam podać, w której to wniosłem, bo nie kojarzę, żeby któraś dokładnie to w ten sposób opisywała, ale wydaje mi się, że wiele książek, jeżeli nie w taki sposób, to w jakiś zbliżony o tym mówi. Na pewno książka Brandena, 6 filarów poczucia własnej wartości, w jakimś stopniu o tym mówi. Także nie jest to jakiś koncept, który konkretnie z tego i z tego się wziął. Chyba że ktoś z Was kojarzy, że to jest gdzieś opisane tak dokładnie, jak ja to mówię, no to dajcie znać w komentarzu. Natomiast jeśli nie, no to po prostu wiedzcie, że jest to pewnego rodzaju model, przedstawienie rzeczy, które w innych miejscach i tak są opisywane, tylko tutaj po prostu bardziej sobie to porządkujemy. Teraz to, co jest ważne, to żebyśmy zrozumieli, że nasz rozwój osobisty idzie jakby po przekątnej w tą stronę, czyli w tą stronę byśmy chcieli sobie pójść, natomiast idzie to przez macierz właśnie świadomości i akceptacji, czyli tutaj mamy na tej osi świadomość, a tutaj mamy akceptację. I teraz my, rozwijając się, przesuwamy się coraz bardziej w tą stronę. Można powiedzieć, tak byłoby idealnie. Natomiast no właśnie proces polega na tym, czy problem polega bardziej na tym, bo proces to idealny właśnie byłby taki przekątnej. Problem polega na tym, że nie zawsze tak to wygląda i jeżeli któregoś z tych komponentów brakuje, to albo blokuje on rozwój tego pierwszego, zaraz tutaj przejdę do szczegółów, do przykładów, albo też po prostu prowadzi do innego rodzaju patologii. No ale po kolei, weźmy sobie te ćwiartki tutaj, które wyznaczyliśmy, czyli w ten sposób sobie to podzielmy, że mamy tutaj ćwiartkę, załóżmy pierwszą, tak? To nie będzie tak matematycznie, tak jak je numerujemy w matematyce, natomiast no tutaj mamy ćwiartkę pierwszą, którą ja bym nazwał, że to jest matrix. Był też filmik o matrixie społecznym, więc to jest mniej więcej coś takiego, ale tutaj przez matrix szczególnie mam na myśli to, że mamy zarówno niską świadomość, jak i niski stopień akceptacji, czyli nie dość tego, że za bardzo nie wiemy, czym się tak naprawdę my kierujemy, czym się świat kieruje, jak on działa, to jeszcze do tego nie akceptujemy, czyli jesteśmy nieszczęśliwi i jesteśmy z życia przeważnie wtedy niezadowoleni. To jest, można powiedzieć, właśnie matrix, czyli jakieś tam zniewolenie. Natomiast oczywiście to nie oznacza tego, że ktoś tam nami rządzi, tutaj jakoś spod ziemi coś tam wysyła, rozpyla jakieś rzeczy w powietrzu i tego typu kwestie. Nie podejmuję w ogóle polemiki nad tym. Natomiast chodzi o to, że my sami sobie tworzymy to zniewolenie, te klatki, poprzez to, że z jednej strony nie jesteśmy świadomi, więc nie wiemy, jak wyjść z pewnych rzeczy, a po drugie też nie akceptujemy, więc się z tym czujemy źle, jak w potrzasku. I to jest matrix. Natomiast jeśli nasza świadomość wzrasta, czyli idziemy w stronę wysokiej świadomości, ale nasza akceptacja dalej jest niska, to często dochodzimy do momentu, w którym pojawia się frustracja. Czyli z jednej strony mamy fajnie to, że już pewne rzeczy ogarniamy, czyli na przykład zaczynamy patrzeć w miejsca, których do tej pory się baliśmy. Czyli powiedzmy, widzimy coś takiego, bo tutaj świadomość tak naprawdę to mam na myśli patrzenie szczególnie w miejsca, których nie lubimy, tak? W te miejsca, w które nie chcemy patrzeć. Czyli na przykład są to takie kwestie jak to, że ludzie bardzo mocno są zależni, podatni na status, tak? Zależni od tego, jak inni postrzegają ich status. Można oczywiście nad tym w jakimś stopniu zapanować, ale nie da się tego całkowicie wyeliminować. I były różne badania, kiedyś o tym powiem, może zaproszę osobę, która bardzo fajnie o tym opowiada, ale nie będę na razie zdradzał nazwiska, bo też nie chcę obiecywać bez jej zgody. Natomiast będzie coś takiego o statusach i tam właśnie no, badania pokazują to jasno, że jeżeli mamy ludzi, którzy mają wykonać zadanie w grupie, to przede wszystkim najpierw następuje ustalenie tego, kto ma jaką pozycję w tej grupie, a potem ewentualnie jest rozwiązywane zadanie. I to między innymi powodowało, że w słynnym eksperymencie
ludzie dorośli po różnych MBA-ach, kursach skończonej psychologii i tak dalej, byli dużo mniej skuteczni niż dzieci w budowaniu jakiejś tam piramidy, najwyższej wieży z patyczków, bodajże na tym to polegało, no bo dzieci nie walczyły tak bardzo ze sobą na status. Więc jedna kwestia to jest ta dynamika statusowa, ale to jest też kwestia tego, ta świadomość, na przykład, czego tak naprawdę się boimy, dlaczego niektórych ludzi tak naprawdę nie lubimy, czy faktycznie dlatego, że oni są tacy źli, czy może na przykład oni nam o czymś przypominają, może jest tak, że my się czujemy gorsi przy nich, może dlatego, że oni powodują, że nasza uwaga jest kierowana właśnie na jakieś obszary, w których nie chcemy tej uwagi mieć. Inne kwestie to mogą być na przykład analiza transakcyjna, czyli że niektóre relacje z ludźmi możemy mieć dlatego, że tak naprawdę mamy jakieś tam ukryte korzyści i nie bardzo się chcemy do tego przyznać. Różne nasze nieudane postanowienia, wiara w to, że dalej robiąc to samo możemy uzyskiwać inne wyniki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie jakieś takie rzeczy to są kwestie, na które często nie chcemy patrzeć, no i oświetlanie ich światłem świadomości będzie czasami prowadziło do frustracji, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli temu nie towarzyszy również akceptacja. Dlatego chodzi o to, żeby rozwijać to równolegle. Teraz trzecia ćwiartka, w której mamy już wysoką akceptację, ale brakuje z kolei tego pierwszego elementu, czyli świadomości, no to to może prowadzić do takiej ignorancji. Czyli tutaj może być sytuacja, w której ktoś tak naprawdę bardzo dobrze się czuje. Mi się to kojarzy z jakimś takim ziomem, który siedzi pod drzewem i jara sobie blanty i on się bardzo dobrze czuje, on akceptuje, on przyciąga dobre rzeczy i tak dalej, sobie tam w głowie różne myśli, tworzy fajne, co to tam nie jest, przyjemnego, pozytywne myślenie takie, ale tak naprawdę nie oświetla światłem świadomości tych wszystkich rzeczy, na które nie chce patrzeć, no i to prowadzi do ignorancji, ponieważ taka osoba w imię tego, żeby się dobrze czuć, żeby się czuć tak naprawdę na takim głębokim poziomie akceptacji, że akceptuje to wszystko, co ją spotyka, no też często odpycha jeszcze bardziej od siebie świadomość i w związku z tym, okej, dobrze się czuję, więc już nie jest to takie stricte zniewolenie, ale to dobrze się czucie, mówiąc kolokwialnie, jest bardzo zależne od tego, żeby pewnych rzeczy nie widzieć, w związku z czym jest warunkowe, a to powoduje, że dalej w zasadzie mówimy o zniewoleniu. Tyle tylko, że czasami z przebłyskami jakichś fajnych emocji. I dopiero rozwijanie jednego z drugim prowadzi nas do ćwiartki czwartej, którą mógłbym sobie roboczo nazwać jako wyzwolenie. I tutaj mamy zarówno wysoką akceptację, jak i wysoką świadomość, czyli jesteśmy w stanie widzieć już te wszystkie rzeczy, rozumieć dynamikę statusową, rozumieć analizę transakcyjną, rozumieć na czym polega tworzenie wartości, rozumieć neurologię, rozumieć psychologię samodyscypliny i silnej woli, rozumieć na przykład to, że okej, starzejemy się i pewnych rzeczy nie da się cofnąć, jakby mieć pełną świadomość tego na przykład, że będzie nam ubywało siły i tak naprawdę zachowywać się zgodnie z tym, bo wielu ludzi na przykład mówi, no dobra, tam kiedyś się zestarzeje, ale nic nie robią obecnie, żeby na przykład już o to teraz zadbać, tak? Żeby na przykład już teraz, mając na przykład lat 20 kilka, 30 kilka, zacząć budować zdrowe nawyki, jeśli chodzi o odżywianie, żeby później było łatwiej, jak już ta starość, powiedzmy, przyjdzie, albo te starsze lata. Czyli niby oni wiedzą, że ta starość przyjdzie, ale nie zachowują się zgodnie z tym, czyli to oznacza, że to nie dotarło tak naprawdę, czyli nie mówimy o pełnej świadomości. No ale też część ludzi z kolei za bardzo idzie w to, że o, tylko przyjdzie starość, nawet coś tam robią w stronę tego, żeby tą starość sobie złagodzić, ale nie akceptują, czyli to jest ta frustracja. Tak? I wyzwolenie jest dopiero wtedy, jak mamy zarówno akceptację, jak i świadomość. Tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem. Starość jest tylko przykładem. I teraz, dlaczego to jest ważne, żeby rozwijać te rzeczy równolegle? Ponieważ jeżeli rozwijamy właśnie tylko i wyłącznie świadomość, no to do czego to prowadzi? To jest bardzo częsta sytuacja w środowisku rozwoju osobistego, gdzie tamci ludzie, bardzo często to widziałem, oni byli w stanie wymienić tobie kilka jakichś sygnałów mowy ciała nisko-wysokostatusowych, które przed chwilą zrobiłeś. Oni byli w stanie powiedzieć tobie, jakie masz schematy w głowie myślenia, które ciebie ograniczają. Oni byli w stanie wymienić jakieś elementy samodyscypliny, z którymi ty prawdopodobnie masz problem. I mało tego powiem, część tych rzeczy nawet było trafionych, bo oni mieli, powiedzmy, dosyć dobrą kalibrację, ale potem się okazywało, że życie tych ludzi
Czy to w kontekście socjalnym, tych znajomych, czy fajnego partnera, partnerki, fajnej pracy, szczęścia, w ogóle zadowolenia z siebie, to życie kompletnie nie wyglądało tak, jakby oni chcieli. Ono wręcz gorzej wyglądało, niż gdyby nie wiedzieli tych wszystkich rzeczy. Ale sypali jak z rękawa tymi informacjami i to było powodem rozwijania tylko i wyłącznie to było skutkiem, nie powodem, rozwijania tylko i wyłącznie świadomości, a nie rozwijania akceptacji. I też często to jest właśnie w kontekście takim terapeutycznym, dlatego uważam, że istotne jest to, żeby też nie robić tylko i wyłącznie samych coachingów, chociaż pytanie, jak ten coaching jest robiony, no bo coaching zasadniczo rozwija ci świadomość, natomiast raczej terapia rozwija akceptację, tak? Również świadomość, ale tam się często uczymy właśnie tej akceptacji. Często ludzie są, tak jak się mówi, czasem wykołczowani, świetnie znają nawet swoje jakieś tam słabe, mocne strony, ale dalej tego nie akceptują, no i czują tą frustrację. Więc to, żeby rozwijać właśnie jedno i drugie, to umożliwia dopiero dojście do tej wolności, bo jak tutaj przejdziemy, no to co się będzie dalej działo? Jeżeli będziemy dalej chcieli rozwijać jeszcze bardziej tą świadomość, no to umysł nas zablokuje, bo nie będzie chciał się czuć, nie będziemy się chcieli czuć źle. Rozwijanie kolejnej świadomości, jeszcze dokładanie tutaj warstw będzie powodowało, że jeszcze będzie narastała ta frustracja, czego my nie będziemy chcieli. I wtedy, jeżeli tu dojdziemy, to umysł nas będzie z powrotem cofał do Matrixa. Czyli to trochę tak, jakbyśmy połknęli tą pigułkę czerwoną, a chcieli z powrotem zjeść niebieską. I będziemy wracać tutaj. Przez mechanizmy obronne między innymi. Natomiast problem jest też taki, że jeżeli tutaj dojdziemy, to właśnie kojarzy mi się z takimi ludźmi, którzy albo w takim nurcie pozytywi, albo właśnie jacyś hipisi, coś takiego. Chociaż nie chcę tutaj żadnego hipisa obrazić. W sumie znam jednego hipisa, więc chyba to jest zły przykład. Dobra, sorry za hipisów. Hipisów wyrzućmy stąd. Gościu, który sobie siedzi i tam po prostu przyciąga same dobre rzeczy, nie ogląda wiadomości, używa jakichś tam substancji, żeby się dobrze czuć. Czyli generalnie życie mu się podoba, wszystko akceptuje, wszystko lubi, ale tak naprawdę wynika to z tego, że często ogranicza dostęp do różnych, do swojej świadomości, różnym rzeczom, które tam mogłyby się znaleźć i które by rozjaśniły to, jak świat działa. I taka osoba często jest bardzo nieskuteczna, chociażby w biznesie czy w relacjach, dlatego że pewnych rzeczy się po prostu nie umie nauczyć na poziomie technicznym, no bo żeby to zrobić, to trzeba mieć świadomość, jak działają różne mechanizmy, między innymi właśnie czy to status, czy to wartość w biznesie, czy to samodyscyplina itd., itd. No a ta osoba, żeby się dobrze czuć, to tego nie chce widzieć, no i w którymś tam momencie, co się dzieje, albo będzie zablokowana już dalsza możliwość akceptacji, bo zetknie się po prostu ze ścianą i stwierdzi, no nie, już dalej tak się nie da, albo wręcz cofnie się tutaj, bo właśnie nastąpi jakiś kryzys w jej świecie zewnętrznym, bo tak bardzo się oddali ta osoba od rzeczywistości, że w którymś momencie popełni tak duży błąd, że z powrotem wejdzie do Matrixa, bo już straci tą akceptację, bo warunki się mocno pogorszą, będzie musiała się zetknąć ze świadomością, no i będzie wracać tu. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozwijać te rzeczy równolegle. Czyli żeby nie dojść ani do takiego momentu, jak tutaj często też są ci ludzie, o których mówi Paweł Reder jako self-help junkie, czyli osoby, które bardzo dużo robią rozwojowych rytuałów, ale tak naprawdę dalej nie czują się dobrze, bo nie rozwijają akceptacji, więc powoduje to, że mają super świadomość niby, ale no dalej czują się źle. Więc to często tutaj też jest to miejsce, w którym trafiają self-help junkie. No i właśnie istotne jest to, żeby rozwijać jedno i drugie. I teraz w jaki sposób można to robić, bo to jest bardzo ważne. Też myślę, że na innych nagraniach omówię, ale istotne jest to, że tutaj to mamy przede wszystkim rozbijanie mechanizmów obronnych, czyli identyfikowanie, gdzie na przykład sam oszukujesz siebie i w jaki sposób unikasz emocji. I tu na przykład polecam taką książkę jak książka Radical Honesty. Ona będzie w klubie książki. Może nawet w momencie, kiedy słuchasz, to ona już jest. Na razie nagrywając to jeszcze jej nie ma. Dnia 3 grudnia. Natomiast ta książka mówi bardzo o tym, bardzo dużo o tym, jak się sami oszukujemy, czyli buduje świadomość. Ale też są książki Erika Berna W co grają ludzie. To może być jakieś szkolenie z dynamiki socjalnej, z dynamiki statusowej. To mogą być jakieś książki o samodyscyplinie typu Eksperyment Marshmallow Waltera Miskela albo na przykład książka Baumeistera Utrata kontroli.
To może być jakaś książka o tworzeniu wartości w biznesie. Na przykład Doktryna Jakości jest ciekawą książką na ten temat. Więc jest tutaj kilka opcji. No, na pewno wiele, kilka to ja podałem. Natomiast to są książki o akceptacji, o świadomości. Natomiast jeśli chodzi o akceptację, tutaj na przykład są takie książki jak Technika uwalniania Hawkinsa. Chociaż ja co do Hawkinsa jestem sceptyczny w wielu obszarach, za co pewnie dostanę dużo łapek w dół, ale trudno, no już niech tak będzie. Ale no, nie podoba mi się na przykład u Hawkinsa cała ta mapa tych poziomów, tamte liczby do nich przyporządkowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama technika uwalniania jako taka uważam, że jest bardzo zgodna z wieloma nurtami terapeutycznymi, więc tutaj Hawkins jest po prostu znany, więc gdzieś tam do tego się odwołuje, ale no to jest po prostu umiejętność też relacjonowania się z emocjami. Więc na przykład takie Letting Go, czyli technika uwalniania Hawkinsa, taka książka może tutaj pomóc. No i tutaj właśnie uczymy się akceptacji, tak? Czyli ta nauka akceptacji. Tu też mogą wchodzić takie elementy jak medytacja, jak na przykład też praca z ciałem, gdzie uczymy się poprzez wyrażanie, poprzez kontakt z ciałem również rozbudowywać tę akceptację. I też to będzie związane z tworzeniem wokół siebie środowiska takich znajomych, którzy nam też, oprócz tego, że nam będą mówić, co robimy źle, czyli podnosić naszą świadomość, to też nas będą akceptować i wspierać i podbudowywać naszą akceptację. Oczywiście ona powinna wypływać z nas samych, ale jak najbardziej wspierające środowisko może tutaj pomóc. Więc dzięki Wam serdeczne za wysłuchanie i te tematy, jeżeli Was interesują, to oczywiście zadawajcie pytania, bo ja to rozwinę chętnie, podam więcej przykładów, ale chciałem nagrać ten filmik, bo macierz jest rzeczą, do której ja się wielokrotnie będę odwoływał, więc musiało to być, no bo potem będę robił odniesienia. Także to i ten filmik o operowaniu niskopoziomowym, no to będzie taka baza, do której wielokrotnie się będę odnosił. No ale na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia.